Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Unia Europejska, a wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza, no, ma już za sobą ponad pół wieku. Pół wieku rozwoju przerywanego różnego rodzaju kryzysami. Nie jest tak oczywiście, że był to niepowstrzymany ciąg sukcesów i co pewien czas zdarzały się spory, wręcz kłótnie, kryzysy, czasami te, które przychodziły z zewnątrz, czasami wewnętrzne, które stawiały przynajmniej w oczach niektórych pod znakiem zapytania celowość takiej instytucji, a także jej zdolność przetrwania. Ja osobiście tutaj wysłuchałem pana posła Pęka, który akurat nie ma go chwilowo, który scharakteryzował obecny stan i powiedział, że jest to głęboki kryzys gospodarczy, ideologiczny i już nie pamiętam, społeczny chyba, to ja przypominam sobie, ponieważ jestem człowiekiem, no, jestem członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mówiąc krótko. Przypominam sobie czasy dawniejsze, jeszcze z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a tak się składało, że na mojej uczelni, dzisiejszej SGH, dawnym SGPiS-ie, pisałem pracę magisterską pod tytułem Wspólna polityka rolna Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rynku mięsa wieprzowego. To dla kolegów, którzy się rolnictwem zajmują, jest to jakaś rekomendacja z mojej strony. Otóż wtedy, tak jak w Polsce nie było, ale tam było, tak. Tam było właśnie i to był dla nas temat trochę abstrakcyjny, zgadzam się, ale jednak dało się coś napisać. Otóż to były czasy, kiedy co pewien czas na łamach znanej wówczas gazety, mianowicie Trybuny Ludu, na pierwszej stronie, takimi dużymi literami, czytaliśmy głęboki kryzys w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. I następnie były komentarze, które mówiły o tym, że to się nie da utrzymać w ogóle. Że po prostu różnice między tymi państwami są tego rodzaju, że to wszystko jest sztuczne i że to się musi rozpaść. Co innego RWPG? Co innego RWPG, które opiera się na zdrowych zasadach i przyjaźni między narodami? No więc jak wysłuchałem pana posła Pęka, tak mi się to przypomniało po prostu. Proszę Państwa, wiadomość o śmierci Unii Europejskiej jest naprawdę mocno przesadzona. Rzeczywiście kryzys jest poważny, nikt tego nie ukrywa. Wszyscy przywódcy, politycy i tak dalej podnoszą ten temat. Nieliczni tylko powiadają, to nie zajmujmy się już tym, dajmy temu spokój, bo to wszystko na nic się nie zna. Niech to jakoś tam powoli dogorywa. Zdecydowana większość pracuje nad tym, jak z tego wyjść, jak wprowadzić jakie nowe rozwiązania wewnętrzne, które będą nas chroniły przed tego rodzaju kryzysem. Pomijam w tej chwili kwestię, że kryzys zaczął się w Stanach Zjednoczonych, przyszedł do Europy. On przyszedł do Europy i miał tego rodzaju zasięg, dlatego że w Europie nie było pewnych mechanizmów zabezpieczających. Więc dlaczego wobec tego takie wewnętrzne kryzysy się pojawiają? No dlatego, że Unia Europejska, a wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza, stopniowo realizowały pewien plan, może nie do końca uświadomiony, on się pojawiał w trakcie, pewien plan, który miał na celu likwidację źródeł konfliktów między narodami, między państwami w Europie. Nie mówię w tej chwili o konfliktach politycznych, takich jakie miały miejsce na przykład na Bałkanach ostatnio, ale o tych konfliktach, które miały miejsce w Europie przez setki lat. To były bardzo często konflikty o podłożu ekonomicznym. I głównym celem, jakby zwłaszcza w momencie, kiedy powstała gospodarka ściśle rynkowa, głównym celem każdego państwa, i tak jest do dzisiaj, jest walka o możliwie pełne zatrudnienie, walka z bezrobociem w swoim kraju.
To jest największe zagrożenie dla każdego rządu, dla gospodarki rynkowej. I realizuje się to, można to realizować poprzez rozwiązania wewnętrzne różnego rodzaju, ale można było i to było znacznie łatwiejsze, realizować to przez eksport bezrobocia. I ten eksport bezrobocia realizowano na różne sposoby. Na przykład poprzez cła importowe, które, jak wiadomo, utrudniały dostęp towarów zagranicznych. No a wydawało się przynajmniej temu krajowi, że jego towary będą wobec tego sprzedawane. Oczywiście to wywoływało retorsję z drugiej strony, cła importowe z drugiej strony, obniżało wymianę handlową, obniżało tempo wzrostu i zwiększało bezrobocie w obu krajach. Taki był efekt tego rodzaju działań. Unia Europejska, wcześniej jeszcze WG, zaczęła znosić cła importowe. Oczywiście to powodowało pewne wstrząsy. To jest jasne. Z tymi wstrząsami kraje musiały sobie dać radę i czasami powodowało pewne małe kryzysy. Druga rzecz to były kwoty importowe. Już nie było ceł, ale były kwoty importowe na ten towar. Tylko tyle wolno sprowadzić, tego tyle i tak dalej. Skutek ten sam. Następna rzecz to pomoc publiczna. Coś, co było rzeczą normalną w każdym kraju. Mianowicie, że rząd, jak jakiś sektor miał problemy, stawał się deficytowy, to po prostu go dofinansowywał i tyle, po to, żeby on żył, eksportował oczywiście. To była ukryta forma dotacji do eksportu. Oczywiście robili to także inni. Kto na tym wygrywał? Silne kraje na tym wygrywały. Te, które miały dużo pieniędzy, miały silną gospodarkę. Te, które były słabe, przegrywały. To również Unia Europejska zaczęła regulować. Pomoc publiczna, jak wiadomo, jest w Unii Europejskiej regulowana przepisami. Wreszcie przetargi. Dostęp różnego rodzaju firm z różnych krajów do realizacji inwestycji w innym kraju. To również sprzyja większej konkurencyjności, potanieniu. Ja pomijam w tej chwili konkretne przepisy i konkretne wady tych przepisów. Te rzeczy trzeba usprawniać. Natomiast chodzi o pewną zasadę. Unia posuwa się w kierunku likwidacji mechanizmów, które powodują eksport bezrobocia. I jednocześnie likwidacja tych mechanizmów stwarza warunki do większego wzrostu gospodarczego. I przez wiele lat ten większy wzrost gospodarczy osiągano. I wreszcie ostatnia rzecz została praktycznie, mianowicie kurs walutowy. Kurs walutowy, który też służył do eksportu bezrobocia przecież. Gwałtowna dewaluacja kursu powodowała to, że eksport był bardziej opłacalny. Oczywiście to powodowało konsekwencje wewnętrzne, często inflacyjne, ale to już trudno. Natomiast w ten sposób walczono z bezrobociem w swoim kraju, a eksportowano go do innego. I stworzenie unii walutowej, czyli wprowadzenie jednej waluty euro, było odpowiedzią i było jakby próbą zlikwidowania tego źródła eksportu i tego sposobu eksportowania bezrobocia. I dlatego to jest proces naturalny. To jest proces, któremu nie można się przeciwstawiać. No to jest trochę tak, jak robotnicy w Anglii w XIX wieku niszczyli maszyny, bo maszyny odbierały im pracę. Teraz, oczywiście okazuje się, ale jest problem. Jest problem, bo niektóre kraje są biedniejsze, słabsze, tam zadłużają się i tak dalej. No proszę Państwa, zadłużają się, bo im wolno. Proszę teraz popatrzeć na sytuację w Polsce. W Polsce mamy rząd, budżet centralny i mamy budżety gminne. Czy gminy mogą, które przecież mają własne dochody, mogą zaciągać długi faktycznie, prawda? Czy gminy mogą się zadłużać w nieskończoność? Nie. Nie. Przyjęliśmy prawo, które mówi o tym, że owszem, mogą mieć deficyt, ale do pewnych granic. Dlaczego? No bo jak zaczynają to przekraczać i wreszcie wierzyciele się upominają o to, to majątek praktycznie ulega likwidacji, znaczy przejęciu po prostu. Ludzie nagle okazują się biedakami, którzy nic nie mają i tak dalej. Czy państwo może do tego dopuścić? Nie może do tego dopuścić. I dlatego stosuje pewne reguły.
jak to mówią, tout proportion gardée, jest to samo w strefie euro. Znaczy, powinno być, ale nie było. Mianowicie kraje przyjęły wspólną walutę, a jednocześnie nie wprowadzono mechanizmów zabezpieczających. Powiem inaczej, wprowadzono mechanizmy zabezpieczające, ale niedostateczne. Traktat z Maastricht przewidywał 3% deficytu, 60% długu. No, tyle tylko, że egzekucja tego była kiepska, nie było prawa egzekucyjnego praktycznie i przede wszystkim, co jest niezwykle ważne, poszczególne kraje nie wpisały tych zasad do swojego prawa. Tylko wtedy, kiedy się wpisze do swojego prawa, można mieć, no jeśli nie gwarancję, to prawie stuprocentową pewność, że to nie będzie przekraczane. Najlepszy przykład Polska. Limit długu 60%, który został wpisany do naszej konstytucji, a skorzystam z okazji, żeby się lekko pochwalić, bo razem z profesorem Balcerowiczem wtedy byliśmy odpowiedzialni za tę część konstytucji i to wpisaliśmy. Choć wtedy wydawało się to odległe, dług był 37-38% do PKB, okazał się zbawienny. Ten wpis okazał się zbawienny i dzisiaj jest przejmowany przez wiele krajów. Więc wpisanie do prawa tego rodzaju rozwiązań na pewno będzie zabezpieczało przed takim niebezpieczeństwem. I w momencie, kiedy Unia znalazła się w tym kryzysie, oczywiście zaczęto dość gwałtownie szukać różnych rozwiązań. Był sześciopak między innymi, który już tam pewne rzeczy proponował, aż w końcu zaproponowano ten pakt fiskalny, popularnie zwany, on ma swoją nazwę oczywiście, Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej. Ja będę używał sformułowania pakt fiskalny w dalszej części. Co jest kluczowe dla tego traktatu? Co jest kluczowe dla tego paktu fiskalnego? Co stanowi jego, można powiedzieć, jądro? To są części zwane tam tytułami. Trzecia i czwarta. Jest ich sześć w ogóle, ale trzecia i czwarta. Ta część trzecia i czwarta nakłada na sygnatariuszy, ale uwaga, tylko tych, których walutą jest euro. Jest to tam wyraźnie powiedziane. Szereg obowiązków. A mianowicie wymóg utrzymywania w ryzach deficytu finansów publicznych. To już było. To już było. Te 3% powiedzmy sobie już w traktacie Maastricht było. Z możliwościami odchylenia w różnych sytuacjach. Ale jednocześnie jest obowiązek wprowadzenia tego do ustawodawstwa krajowego. A to już jest krok znacznie dalszy. Limit długu publicznego z zasadami obniżania go również z obowiązkiem wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego. Zaostrzono sankcje za nieprzestrzeganie tego w taki sposób, że będzie znacznie trudniej ich nie stosować. O ile do tej pory było, mówiąc szczerze, dość łatwo ich nie stosować, o tyle teraz będzie znacznie trudniej ich nie stosować, ponieważ na to, żeby ich nie stosować, kwalifikowana większość państw Unii Europejskiej, znaczy strefy euro, musiałaby być przeciw, a nie odwrotnie kwalifikowana większość za, żeby zastosować. Dalej wprowadzono tam obowiązek wymiany informacji o zamiarach dotyczących emisji długu, po to, żeby wcześniej wiedzieć o pewnych rzeczach, a nie wtedy, jak one się już staną. Także, aby omawiać na forum grupy euro plany zasadniczych reform gospodarczych, są takie reformy, które mają wpływ na sytuację w innych krajach, przy wspólnej walucie oczywiście, wtedy, kiedy jest wspólna waluta, no i trzeba o tym mówić wcześniej. Mówiłem już o tym, że trzeba wpisać te zasady do prawa, ale jednocześnie, jeżeli któryś kraj, bo to także przewidziano, jeżeli któryś kraj pozornie wpisze do tego prawa, albo będzie to taki wpis, który no nie bardzo będzie wiadomo, czy on naprawdę jest taki obowiązujący, czy nie, to każdy kraj strefy euro, a właściwie każdy sygnatariusz paktu fiskalnego może zaskarżyć ten kraj do Trybunału Sprawiedliwości i Trybunał Sprawiedliwości orzeknie, czy ten zapis jest rzeczywiście prawidłowy. Jeśli nie jest prawidłowy, będzie mógł nałożyć karę finansową. I wreszcie
I wreszcie, jeśli kraj wpada w procedurę nadmiernego deficytu, a chcę powiedzieć, że procedura nadmiernego deficytu obowiązuje już dzisiaj i my jesteśmy jej jakby podporządkowani, my i inne kraje. I jeśli kraj nie realizuje tej procedury, to i dzisiaj są sankcje polegające przede wszystkim na wstrzymaniu środków unijnych, więc można powiedzieć, że jakby nihilnowi. To jest tutaj tylko tyle ujęte, że te, powiedzmy sobie, reguły są bardziej zaostrzone. No i teraz, i to jest właściwie wszystko, co jest w części trzeciej i czwartej. I teraz zachodzi pytanie. Czy którekolwiek z tych reguł są szkodliwe dla polskiej gospodarki? Oczywiście nie, bo przecież po pierwsze, jeśli chodzi o dług, to my już go pilnujemy. Jeśli chodzi o deficyt, staramy się go zmniejszyć i w ogóle trzeba, żeby on był możliwie mały, żeby dawał także możliwości, uwaga, żeby dawał możliwości jego zwiększenia wtedy, kiedy jest spowolnienie gospodarcze i kiedy trzeba, że tak powiem, zwalczać bezrobocie. Więc to jest w naszym interesie. Również wymiana informacji o zamierzanych reformach nie jest żadnym tutaj problemem. Wpisanie tego do prawa, częściowo mamy wpisane, też nie jest problemem. Czyli o szkodliwości tu w ogóle nie można mówić. To nie jest ten obszar dyskusji. Czy to oznacza przekazanie jakichkolwiek kompetencji władzy państwowej organizacji międzynarodowej? No również nie, to przecież widać. No ale nawet jeżeli ktoś uważa, że w tych postanowieniach kryje się jakieś niebezpieczeństwo, że no gdzieś tu może ma miejsce jakaś ingerencja, powiedzmy sobie, której byśmy nie chcieli, nie wiem, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, to może i tak spokojnie za tym paktem zagłosować, a to z tego prostego powodu, że te wszystkie rygory nie obowiązują Polski. Podobnie zresztą jak pozostałych krajów spoza strefy euro. I wynika to i z preambuły, i z postanowień artykułu 14, części 6. Ja bym chciał to zacytować, bo nie wszyscy może ten dokument mieli w ręku i go przeczytali. W preambule czytamy, odnotowując również, że Republika Bułgarii i tak dalej, wszystkie kraje są wymienione, które nie są w strefie euro, a które zadeklarowały podpisanie i podpisały ten pakt, w tym oczywiście Polska. Otóż wszystkie te kraje, które w dniu podpisania niniejszego traktatu objęte są derogacją dotyczącą uczestnictwa w jednej walucie, czyli mówiąc krótko, nie uczestniczą w jednej walucie i dopóki ta derogacja nie zostanie uchylona, a uchylona może być tylko przez te kraje same, na ich życzenie, że tak powiem, mogą być związane tylko tymi postanowieniami tych części trzeciej i czwartej, którymi pragną być związane. Co oświadczają w momencie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego lub w terminie późniejszym. W momencie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego mamy przed sobą to wszystko, nie ma takich deklaracji, nie składamy takich deklaracji, nie wiążemy się żadnymi tego rodzaju postanowieniami. I artykuł 14, który jest już nie w preambule, tylko jest w części 6 końcowej, powiada tak. Niniejszy traktat ma zastosowanie do umawiających się stron objętych derogacją od dnia, w którym stanie się skuteczna decyzja uchylająca tę derogację, chyba że zainteresowana umawiająca się strona oświadczy, że pragnie być wcześniej związana wszystkimi lub niektórymi postanowieniami tytułów, czyli części trzeciej i czwartej niniejszego traktatu. Także jest to wystarczająco jasne, mocno sformułowane. Czyli jesteśmy związani postanowieniami tylko tytułów pierwszego, drugiego, piątego i szóstego. Co jest w tych częściach? Część pierwsza mówi o tym, że trzeba wzmacniać, ogólnie mówi, że trzeba wzmacniać dyscyplinę budżetową. No to chyba to nam nie przeszkadza. Część druga mówi o tym, że pakt fiskalny powinien być interpretowany zgodnie z prawem Unii Europejskiej. No to tym bardziej nam nie przeszkadza, bo nie jesteśmy w strefie euro, ale jesteśmy w Unii Europejskiej. Część szósta mówi o tym, kiedy i na jakich zasadach traktat wchodzi w życie
oraz o tym, że jego postanowienia nie obowiązują sygnatariuszy spoza strefy euro. No, to już czytałem przed chwilą, chyba że te kraje same z własnej, a nie przymuszonej woli zobowiązania te na siebie przyjmą. Natomiast część piąta, ponieważ jak widać te trzy części, no, można powiedzieć, część pierwsza, druga są tutaj bez znaczenia, część szósta właśnie nas wyłącza. Natomiast część piąta, którą jesteśmy związani, jest bardziej interesująca i zacytuję. Mianowicie artykuł 12 ustęp 3 tylko. Mówi tak, szefowie państw lub rządów umawiających się stron, których walutą nie jest euro, a więc Polska, i które ratyfikowały niniejszy traktat, uczestniczą w debatach podczas posiedzeń szczytu państw strefy euro dotyczących konkurencyjności umawiających się stron, zmiany ogólnej struktury strefy euro i podstawowych zasad dotyczących tej strefy, które będą obowiązywały w przyszłości, jak również w odpowiednich przypadkach i przynajmniej raz w roku, w debatach na temat szczegółowych kwestii dotyczących wdrażania niniejszego traktatu paktu fiskalnego. No i teraz mamy odpowiedź na pytanie, co Polska właściwie podpisuje. Otóż być może jest to dla niektórych, no myślę, że w tej Izbie już chyba nie, ale dla niektórych zaskakujące, ale z tej ratyfikacji nie wynikają żadne zobowiązania. Natomiast uzyskujemy ważne uprawnienie. To może brzmieć dziwnie, ale tak to jest. Tak to jest. Mianowicie to jest to uprawnienie do udziału w pracach dotyczących przyszłości strefy euro, jej funkcjonowania i kształtowania reguł obowiązujących jej członków. No więc jeśli więc jedynym skutkiem ratyfikacji paktu są dodatkowe możliwości działania dla polskich władz, to nie ma uzasadnienia postulat przyjmowania go przez parlament kwalifikowaną większością głosów. Natomiast jeśli będziemy w przyszłości wstępować do strefy euro i wtedy wszystkie rygory paktu zaczną nas obowiązywać jednocześnie, to i tak będzie konieczna kwalifikowana większość 2/3 w Sejmie i w Senacie dla zmiany konstytucji. Wtedy wszyscy będą brali pod uwagę nie tylko fakt wprowadzenia wspólnej waluty, ale również fakt związania się automatycznie tymi wszystkimi wymogami. Być może dla niektórych będzie to za dużo i będą głosowali przeciw, ale będą mieli tę możliwość. Dzisiaj absolutnie nie ma takiej potrzeby. Również wcześniej, bo może się zdarzyć, że któryś rząd, ten rząd tutaj niczego nie zgłosił, nie wiem, czy będzie chciał coś zgłosić, raczej wątpię, bo to nie ma takiej w ogóle interesu takiego, ale trzeba to założyć, że ten czy którykolwiek inny rząd będzie chciał się związać wcześniej tymi postanowieniami albo niektórymi z nich. Będzie musiał to zrobić w postaci ustawy, ponieważ to jest zmiana traktatu, będzie musiał przynieść do Sejmu ustawę i do Senatu. I wówczas temat, jaką większością tę ustawę przyjmować, stanie ponownie na porządku dziennym. Bo wprawdzie większość opinii prawnych dzisiaj mówi, że nawet te reguły, które tam są, nie są przekazaniem kompetencji i w związku z tym nie wymagają 2/3, ale są również inne, a przynajmniej jedna z tych, które były robione. W związku z tym, jeśli taka ustawa się pojawi kiedyś, to ten temat wróci i wówczas będziemy dyskutowali nad tym, a czy się wiązać w ogóle i b czy potrzebna jest do tego większość 2/3, czy też nie. W tej chwili to jest przedwczesne, zdecydowanie. No, logika nakazuje, żeby odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie. No, co zyskujemy, a co tracimy, nie podpisując paktu? No bo w końcu można by nie podpisać tego paktu. Otóż tak, nie uwalniamy się od żadnych zobowiązań, bo ten pakt żadnych zobowiązań na nas nie nakłada, czyli można powiedzieć, że zysków tutaj nie ma. Natomiast czy są straty? No niestety są i to istotne. Po pierwsze, w sferze politycznej Polska okazałaby w ten sposób nie tylko obojętność wobec działań w celu przezwyciężenia kryzysu w strefie euro, lecz także brak zainteresowania pogłębianiem współpracy i zachowaniem integralności całej Unii Europejskiej. Tutaj przed chwilą w trakcie dyskusji poprzedniej padały głosy o tym, że Unia
się rozjeżdża, że jest tam głęboki kryzys, że w ogóle są tam złe przepisy, złe reguły, że są takie zasady, że one krępują konkurencyjność, rozwój i tak dalej. No, jeżeli tak, to trzeba to zmieniać. Jeżeli to zmieniasz, to jest pytanie przy naszym udziale czy bez naszego udziału. Trzeba pamiętać, że to, co się będzie działo w strefie euro, bo ktoś może powiedzieć, no tak, ale to strefa euro. No, tylko problem polega na tym, że strefa euro nie składa się z dwóch krajów, tylko składa się z krajów 17. Niedługo pewnie jeszcze tam jeden, dwa dojdą. I to, co się dzieje w strefie euro, czego doświadczyliśmy, właśnie doświadczamy, ma ogromny wpływ na sytuację w Polsce. Czyli w związku z tym obojętność wobec tego, jakie działania są tam podejmowane dla przezwyciężenia kryzysu, jakie działania są podejmowane w zakresie pogłębiania współpracy, a także integralności całej Unii Europejskiej, obojętność wobec tego byłaby ciężkim grzechem ze strony Polski. Jesteśmy bardzo często wyczuleni na to, żeby Unia Europejska nie wpadała w tak zwane dwie prędkości. No, jest to trochę rozdmuchany problem, dlatego że dwie prędkości to już istnieją, a nawet trzy, bo mamy strefę Schengen, która nie obejmuje wszystkich, no i mamy oczywiście strefę euro, która nie obejmuje wszystkich, więc już te prędkości mamy. Problem polega wszelako na tym, żeby nie było barier. To znaczy, żeby nie było tak, że kraj, który posuwa się inną prędkością, wolniejszą, nie może przeskoczyć do grupy, która posuwa się szybciej. A nie może dlatego, że są różne bariery, właśnie nowe, wymyślane. Otóż, jeśli jesteśmy w środku, to wiemy, co się szykuje, że tak powiem, i możemy się temu przeciwstawić, czy też zaproponować inne rozwiązania. No, gdybyśmy tę obojętność przejawili, to właśnie potwierdzilibyśmy w ten sposób słuszność pojawiających się niekiedy głosów, że Unia powinna być złożona z dwóch kręgów integracji. Dzisiaj na posiedzeniu komisji senator Jackowski zadał właśnie pytanie o tak zwany rząd gospodarczy Unii Europejskiej. To gdzieś się pojawiało, jaki stosunek do tego i tak dalej. Polska jest zdecydowanie przeciwna temu. Właśnie chodziło o to, że pojawiły się w kręgach krajów, które dysponują walutą euro, pojawiły się takie tendencje, żeby no jakby w pewnym sensie machnąć ręką na resztę i bardzo szybko integrować się wewnętrznie, łącznie z czymś w rodzaju wewnętrznego rządu gospodarczego. To bardzo rozbiłoby integralność Unii Europejskiej z naprawdę z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Polska się temu przeciwstawiła i między innymi właśnie to my doprowadziliśmy do tych zapisów, że kraje spoza strefy euro będą brały udział, będą miały możliwości i tak dalej, i tak dalej. Co tamte kraje przyjęły, bo jednak szerzej patrząc na sprawę, nie zależy im na tym, żeby Unię Europejską zawęzić, tylko raczej, żeby rozszerzyć. Chcę także podkreślić, że wszelkie zmiany, że w momencie, kiedy ratyfikujemy ten pakt fiskalny, to mimo, że nie jesteśmy objęci zobowiązaniami, które tam są, jesteśmy jego sygnatariuszy. A w związku z tym wszelkie zmiany tego paktu będą wymagały także naszej zgody. A więc jeżeli komuś tam by przyszło do głowy, żeby wprowadzać jeszcze jakieś rozwiązania, które, uwaga, nadal nas nie będą obowiązywać, ale w momencie wejścia do strefy euro będą, a my na przykład uznalibyśmy, że to jest dodatkowa bariera, która by nam przeszkadzała, no to możemy się temu przeciwstawić skutecznie. Skutecznie. Wreszcie jest kwestia interpretacji. Mianowicie różnego rodzaju postanowienia są interpretowane. I zgodnie z traktatem, to jest taki artykuł, który o tym mówi, że interpretacje powinny być zgodne z prawodawstwem unijnym. Nie z jakimś prawodawstwem strefy euro, bliżej nieokreślonym, tylko z unijnym. I w związku z tym, jeśli jesteśmy tam, to bierzemy udział w tej interpretacji i możemy na przykład się przeciwstawić interpretacji, która naszym zdaniem jest szkodliwa. W związku z tym ja rozumiem, że są w Polsce ludzie, którzy, mamy różne grupy, jeśli chodzi o stosunek do
strefy euro. Jest grupa takich euroentuzjastów, która chciałaby natychmiast, już, zaraz i tak dalej. Jest grupa takich euro, tylko w tym momencie ja używam słowa euro jako waluty, a nie jako Unii Europejskiej. Jest grupa eurorealistów, którzy mówią, po pierwsze, nie spełniamy warunków, po drugie, sama strefa euro jest jeszcze w kłopotach. No jak to wszystko się, my warunki, oni wyjdą, jesteśmy w środku, w sensie paktu fiskalnego, za ileś lat, nie wiem, 4, 5, 6, prawda, będziemy podejmowali w tej sprawie decyzje. Są tacy, którzy mówią, oj, długo jeszcze nie, ale nie mówią nie. No i wreszcie są tacy, którzy mówią nigdy nie i nie ma o czym mówić. Otóż, jeżeli chodzi o opozycję naszą, parlamentarną, mówię o opozycji wobec tej kwestii, to o ile wiem, nie ma zdecydowanych, że tak powiem, negacjonistów, to znaczy takich, którzy mówią nigdy w życiu i tak dalej. Pamiętam słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o tym, że no najwcześniej w roku 2020. Być może. To pokaże jeszcze czas, jak to będzie wyglądało. Czyli nie jest to sprzeciw zasadniczy, prawda? Ale jeżeli tak, to prosiłbym o minimum logiki. Mianowicie do tego czasu, bez względu na to, czy wejdziemy, czy nie wejdziemy, to również dotyczy tych, którzy są generalnie przeciw, między nami mówiąc. To przecież lepiej być w środku i obserwować to, co się dzieje, w pewnym sensie kontrolować, oczywiście na miarę możliwości, ale jednak, czasami coś zaproponować. Po prostu, szanowni państwo, nieobecni nie mają racji. I trzeba być tam, gdzie zapadają decyzje. Ja nie mam wątpliwości, że wszyscy polscy politycy są gorącymi patriotami. Są jednak tacy i są takie partie, które szczególnie mocno i niemal przy każdej okazji podkreślają swoje przywiązanie do obrony naszych polskich interesów. Są do tego uprawnione, oczywiście. I zgadzam się, że niekiedy interesy te w przeszłości nie zawsze były może dostatecznie bronione i dzisiaj też mogą być lepiej bronione i trzeba o tym dyskutować. No ale pytam jednak wszystkich wątpiących, jakże ich bronić, jakże bronić tych interesów, gdy jesteśmy nieobecni tam, gdzie decyduje się przyszłość Unii Europejskiej, w której jesteśmy, bo przecież nie zamierzamy z niej wystąpić. Więc bądźmy tam obecni, bądźmy aktywni tam, gdzie kształtuje się przyszłość milionów Polaków. Unia Europejska źle działa, to naprawiajmy to, ale do tego trzeba być obecnym. Dlatego w imieniu połączonych komisji i własnym wnoszę o przyjęcie projektu uchwały o ratyfikacji traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej. Dziękuję.